świadomości, wiedzy. Krzysztofiem Kosowym, przepraszam. Nie działają przypomnę zgłaszanie gotowości do szczepień. Informuję, kiedy uruchamiamy rejestrację seniorów, równolegle wystartował także internet internet. Zajmę się pewnie z okazją zgłoszenia z powodzeniem do szczepień. Ci, którzy wypełnili taką deklarację, dostawali możliwość zapisania się na zastrzyk przed rówieśnikiem. Może deklarację nie złożyli. A wyszedł celem konkretnego służącego do spraw szczepień i kołotowczych. Było to działanie takie trochę kwestyjne. W tej chwili ten formularz już nie działa. W tej chwili po prostu rejestrujemy się już na konkretne terminy. Tak jak powiedziałem, w najbliższy poniedziałek 12 kwietnia uruchamiamy kolejną rejestrację dla kolejnych roczników. Według rządowego planu w poniedziałku codziennie uruchamia się będą zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od rocznika 1962. Ten proces potrwa do 24 kwietnia, kiedy rejestrować się będzie mógł rocznik 1973. O tym powinieneś wiedzieć. Bytomski Szpital Specjalistyczny do piątku niemal całkowicie przekształci się w szpital covidowy, w którym pacjenci są wypisywani albo przewożeni do innych placówek. Trwa też budowa śluz. Na oddziałach covidowych będzie ponad 200 łóżek. Przygotowana jest już instalacja tlenowa, odpowiada wójt rzecznik Szpitala Świętokrzyskiego. Wszystkie sprzęty, jak to uczyliśmy, to dodatkowy zbiornik personelu. W instalacji jest to, co właśnie